Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15. Witam panie pośle. Dzień dobry. Witam. W klubie poselskim Kukiz 15 śpiewa się piosenki Pawła Kukiza? Od zawsze. Tak, ale churalnie, tak? Na spotkaniach. No jest co śpiewać. Nie, bo zastanawiam się, czy już słowa tej piosenki, której prapremiera, jedna zwrotka miała w Trójce wczoraj, Biedny jak Gowin, czy już się tekstu państwo może uczyli, jakiegoś można... Albo gościnnego występu w teledysku Pawła Kukiza. Tego nie, ale nie trzeba było powiedzieć, że to jest tekst bardzo błyskotliwy. Ja trochę muzyki znam do tego tekstu, więc myślę, że ta ballada będzie przebojem w Polsce. A jak się dołoży jeszcze historię tejże piosenki, to może być ciekawe zjawisko muzyczne na terenie RP. Ale dlaczego politycy nie powinni dobrze zarabiać? Może właśnie jednak powinni, zwłaszcza ministrowie. My mamy taki projekt w głowie, że politycy, czy też w ogóle ministrowie, czyli wszyscy ci, którzy wypłacają sobie pensje z podatków, powinni zarabiać tak zwane mnożniki, czyli krotności minimalnej pensji w Polsce. I każda podwyżka, która w Polsce miałaby miejsce, musiałaby się zaczynać od podnoszenia minimalnej pensji. Tak więc chcemy powiązać wyraźnie tych najbiedniejszych z tymi najbogatszymi. Czyli żeby zawsze było wiadomo, że jak kwota X to jest ta minimalna, a minister zarabia tak, razy tyle zarabia. Czyli nie może sobie podnieść pensji, póki nie podniesie tej tak zwane uposażenie. To jest stosowane na świecie, ale logika tego działania polega na tym, że żeby minister więcej mógł zarabiać, najpierw musi więcej zarobić ten najuboższy. Wicepremier Gowin zareagował też bardzo ostro w Polskim Radiu na propozycję ruchu Kukiz 15 likwidacji gabinetów politycznych w ministerstwach. W sporze, który na ten temat w internecie rozgorzał w wielu miejscach, zauważyłem, że pomija się uzasadnienie wicepremiera Gowina. On mówił, że nie chodzi o to, że on chce jakoś nagradzać ludzi za to, że mu, nie wiem, pomagali w kampanii wyborczej, ale wskazywał na to, że w bardzo wielu przypadkach ministerstwo jest w starciu z lobbystami działającymi w Sejmie bezradne i że ci, którzy są zatrudnieni w gabinetach politycznych, to są właśnie specjaliści od rozmaitych kwestii, którzy potem w Sejmie dla ministra pracują i tym się zajmują. Nie przekonuje pana to? Panie premierze, ci ludzie najczęściej teczki za panem noszą i tyle. Natomiast prawda jest taka, że pan porusza tutaj bardzo ważny element życia polskiego. Otóż rozdziału trzech władz. My jesteśmy zdania jako Kukiz 15, że władza wykonawcza musi być oddzielona od ustawodawczej. A tymczasem mamy gabinetowo-parlamentarny system, gdzie ustawy pisze się w ministerstwach, a Sejm jest tylko od klepania. No to nie tak jest. Nie tak to powinno działać. Wszystkie pieniądze, które są wydawane na legislację w ministerstwach, powinny być wydawane w Sejmie. Natomiast ministerstwa nie są od walki z lobbystami, tylko od wykonywania czynności, które zakładają ustawy. To jeszcze wprowadzić w takim razie zakaz pełnienia funkcji ministerialnych dla czynnych posłów i senatorów? Ale to jest logiczne. Jak się traktuje w ogóle wyborców? Wyborcy wybierają posła. W trakcie kadencji ten poseł idzie z pewnego rodzaju przesłaniem politycznym i ma dbać o to, żeby ustawodawstwo w Polsce sprzyjało jego wyborcom albo nie sprzyjało. To już ten taki gorszy wariant. A tutaj nagle poseł, który ma odpowiadać za to ustawodawstwo, staje się nagle we władzy wykonawczej jakimś tam wiceministrem. To jest sprzeczność sama w sobie, dlatego że ministerstwa ni mniej, ni więcej tylko są od roboty, którą wymyśli im Sejm. Broni pan trójpodziału władzy, ale najgłośniejsze Ale jeszcze jedno zarzuty... dopowiem tylko. Mhm. Jeszcze jedno tylko dopowiem. Proszę państwa, który inteligentny człowiek sobie pracę wymyśli? Ministerstwa, jeżeli piszą ustawy, to po to, żebyśmy my, obywatele, mieli robotę, nie oni. Wrócę do tego trójpodziału władzy, o którym pan teraz mówi. Najgłośniejsze, najostrzejsze zarzuty w tej materii z ostatnich miesięcy, no a właściwie teraz pomału to już się robi i lat niedługo, to są te zarzuty Komisji Europejskiej na temat tego, że reforma sądownictwa w Polsce łamie trójpodział władzy. Tutaj nie widzi pan problemu? Teraz widzę, jak to ma szeroki. Ja mówiłem, że jakby ruszamy bardzo ważny w Polsce moment. To jest władza sądownicza. Otóż wydaje mi się,
że po tym, jak Niemcy zareagowali, czyli ta władza sądownicza niemiecka zareagowała, pisząc jakieś listy tkliwe do Komisji Europejskiej, to ja chcę państwu powiedzieć, że ten problem uwłaszczenia się władzy sądowniczej na organizmie państwa, każdego państwa w Europie tak naprawdę, tego demokratycznego, ma miejsce. I być może to dlatego tak w Polsce jest atakowane, dlatego Polska być może jest tak atakowana, bo problem jest dużo szerszy. Nie dotyczy tylko Polski. To samo się dzieje w Stanach, to samo się dzieje w Niemczech, we Francji, to samo się dzieje, te władze się uwłaszczyły. I dzisiaj cały ten lobbying, ja kiedyś zastanawiałem się, jak profesor Rzepliński był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, na co można wydać tyle pieniędzy na podróże. No to takie... Ta czapka europejska trzeciej władzy spotykała się na rautach, oni wymieniają się poglądami i tak dalej, i tak dalej. To nie jest niezależność, to jest uwłaszczenie się na organizmie państwa polskiego. Ja zachodzę w głowę, jak mogą ludzie, nawet posłowie, mówić, że niezależność polega na tym, że posłowie, przepraszam, sędziowie spośród sędziów się wybierają. Jak to w ogóle brzmi? A gdyby tak ktoś postanowił na przykład, że po co nam obywatele? Niech posłowie byli i teraz sami się z własnego grona wybierają do Sejmu. No jaki problem w ogóle, no? A propos reformy sądownictwa, pojawił się taki pomysł ze strony rządu, żeby wróciły osobne sądy gospodarcze. Pan jako przedsiębiorca, co sądzi o tym pomyśle? Gospodarka w Polsce jest tak skomplikowana dzięki bardzo skomplikowanym przepisom, że powinni zajmować się tym powinni sędziowie, którzy mają pojęcie o tym, co piszą, co mówią. Natomiast jak ja czytam projekt Nowoczesnej, w której oni mówią, że notariusze mają się nakazami zapłaty zajmować, to ja przepraszam, szaleństwo nie ma granic w ogóle. Każdy nakaz zapłaty może w każdej chwili stać się procesem sądowym, bardzo skomplikowanym procesem sądowym i notariusz ma to prowadzić, to jest jakaś aberracja. Mhm. Ale sądy gospodarcze tak, sądy nie? Gospodarcze jak najbardziej, no tylko, ale nie byłyby potrzebne, gdyby była prosta, tak proste przepisy, jak Kukiz 15 proponuje, 1% podatek przychodowy, cały czas o tym będę mówił. I niepotrzebne są sądy, dlatego, że wtedy się rozstrzyga, czy ktoś zapłacił, czy nie, a nie dlaczego nie zapłacił, czy za dużo, czy za mało zapłacił. 1% od przychodu i tyle. Koniec, kropka. Ani urzędnicy nie są potrzebni. Kontrole, które dzisiaj kontrolują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykazują, że 98% kontrolowanych nie ma uwag. Do tych 98% nie ma uwag. Więc po co te tysiące urzędników, te sądy gospodarcze? Po prostu zwyczajnie 1% od jednego. Dlaczego rewolucji nie zrobić podatkowej w Europie? Zaczyna ruch Kukiz 15 od hasła, to zacytuję teraz wczoraj, sprawdzamy, PO i PiS obiecywały likwidację podatku Belki. Już jakoś te największe partie ustosunkowały do tego pomysłu? Nie, czy przez... jest nie? Tu mamy świadomość, że będziemy tutaj w tej sprawie osamotnieni, tak? Że Prawo i Sprawiedliwość w każdą złotówkę, która wchodzi do budżetu, będzie oglądała z obu stron. Natomiast prawda jest taka, że żeby zachęcić ludzi do oszczędzania, trzeba po prostu zwyczajnie dać im możliwość oszczędzania, czyli opłacać się musi oszczędzać. Nie trzymać w skarpetkach, tylko właśnie budżet państwa wtedy poprzez banki komercyjne obracałby tymi pieniędzmi. Natomiast nie można karać dodatkowym podatkiem dochodowym. To, co mamy na kontach, już było opodatkowane i to kilkukrotnie, proszę państwa. I jak już nam wyszło z tego 1000 zł, to jeszcze te 1000 zł oddać nam troszeczkę. 190 trzeba oddać. No nie, to nie mieści mi się w głowie po prostu. Jak hipokryzja rządzących, gdzie jest koniec tej hipokryzji rządzących? To pytanie teraz do pana w podwójnej roli i przedsiębiorcy, i polityka. Jest ten spór, jak się okazuje teraz w rządzie, o to, co dalej z pracowniczymi planami kapitałowymi, czyli z tą nową nogą emerytur. Ja przypomnę państwu, że tam owszem, z budżetu mają być dokładane pieniądze, ale tylko do tych, które wcześniej przedsiębiorca od naszych pensji zapłaci. Jak pan na te plany patrzy? Nie, no to zobaczymy. To jest tak, że ja wiem, jak to się skończy, bo to będzie najłatwiej powiedzieć potem poprzez Trybunał Konstytucyjny, że to nie są pieniądze obywateli, tylko to są pieniądze państwa polskiego. W związku z tym łatwo jest to zabrać. No to jest tak, że będzie taki moment. My nie mamy takiej
takich tradycji w Polsce. OFE się nie sprawdziło. Dlaczego ma się to sprawdzić? Przecież to jest identyczne działanie. Że niby państwo polskie niestety ma taką organizację jak ZUS, która w zasadzie wszystko zje, co może. I ile byśmy tam nie wpłacili, wszystko zjedzą. Tak więc myślę, że jeżeli chodzi o takie nowe pomysły obciążania kosztów pracy, to jest jakiś znowu science fiction. Ja się zastanawiam, czy premier Morawiecki czasem nie słucha posła Marka Jakubiaka, bo na forum ekonomicznym w Krynicy mówił o tym, że chciałby, żeby cała Polska była taką specjalną strefą ekonomiczną. Słucha. I w związku z tym teraz się pojawiają już konkretne propozycje, zachęty podatkowe dla przedsiębiorców. Na początek inwestorzy w gminach z wysokim bezrobociem zostaną zwolnieni z CIT. Tam jeszcze różne takie inne pomysły związane z różnymi kryteriami są planowane. Tylko że ja te artykuły, które wtedy pisałem, a to było 3 lata temu, na temat stref ekonomicznych, ja pisałem, że to jest po prostu wariactwo polegające na tym, że po jednej stronie ulicy płaci się podatki, po drugiej nie. I najczęściej normalni obywatele, którzy utrzymują to państwo, podatki muszą. Natomiast jak ktoś zjawiskowy przyjeżdża i mówi tutaj wam z kredytów postawię jakieś przedsiębiorstwo, na przykład, nie wiem, Mercedesa koło Jeleniej Góry, to no, jeszcze mówi też i stworzę parę tysięcy miejsc pracy, prawda? No to wtedy z reguły dostaje ciekawe, specjalne ja mam warunki. Tam, ja mam tam biznes i wiem, że tam ludzi do pracy akurat nie ma, więc ja nie wiem za bardzo, skąd ten Mercedes weźmie tych ludzi, chyba z Niemiec przywiezie. Natomiast prawda jest taka, że dawać 90 milionów złotych dotacji z moich podatków, żeby była sprawa jasna, nie czyjś, tylko państwa i moich, Mercedesowi po to, żeby on postawił jakąś fabrykę, to jest dom wariatów. Mówił Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15 i gość Sygnał w Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, miłego dnia życzę. 26 po 7. Była to rozmowa dnia.